Damian Górski, w wydarzeniu Gromda będziesz teraz brał udział, ale to nie jest dla Ciebie nowość, jeśli chodzi o te takie walki bez żadnych ochron, bez rękawic. Ty już miałeś okazję wystąpić na gali WOTORE numer 1. Tak, zgadza się, miałem okazję wystąpić. Gdzieś tam poszedłem dalej za ciosem i teraz wylądowałem gdzieś tutaj w Gromdzie. Podczas WOTORE troszkę inne zasady były, tam jednak też ewentualnie elementy innych dyscyplin i innych sportów walki wchodziły w grę. To było dla Ciebie akurat trudne? Najtrudniejsze? Znaczy kwestia tylko najtrudniejszej to chyba były zasady. No to tego się nie dało obejść, no nie ukrywajmy się, no wygranie przez wypchnięcie gdzieś tam zaważyło na tym, ale no cóż, no trzeba było przyjąć zasady na klatę, no i niestety się przegrało przez te wypchnięcia. A tak to wszystko w porządku, no teraz tutaj już nie ma tych zasad, zasady są jedne do nokautu, więc gdzieś tam usatysfakcjonuje mnie to wszystko. Do nokautu, no właśnie, nokautu, który ma być ewentualnie wywalczony w takim ringu 4x4. No to powiem szczerze, za wielkie to nie jest. Tak, dlatego trzeba szybko się poruszać, dynamika, wszystko, siłą się gdzieś tam poruszać się jak najszybciej w ringu i walczyć, no, dać z siebie wszystko. Przygotowywałeś się w takich warunkach do tego występu? Byłem gdzieś tam na sparingach w takich warunkach, akurat gdzieś tam u Roberta Parzęczewskiego byłem na sparingach i akurat posiadają taki ring 4x4. Nie, wydaje się to małe, ale jak jest się zwinnym, szybkim, to można gdzieś tam się poruszać w miarę szybko i zwinnie. Wolisz znać rywala tuż przed samym, tuż trochę dłużej niż przed samym występem, czy takie dodawanie rywala na szybko, jak to wygląda? Dodawanie na rywala na szybko wygląda w ten sposób, że no po prostu jest loteria. No. Gdzieś tam myśl była, rewanż może się trafi, gdzieś tam przygotowania, ludzie tego się gdzieś tam też domagali, tego rewanżu, no ale postawili jednak kartę na D i wyszło jak wyszło, no jest inny przeciwnik, no ale no trzeba walczyć. No. To przypomnijmy jeszcze tylko, z kim ten rewanż miałby być. Proszę? Z kim ten rewanż? Rewanż no, z Adrianem Smykowskim. No wiadomo, gdzieś tam ludzie się tego domagali. No, zobaczymy, może jak wygramy teraz obydwoje gdzieś tam swoje pojedynki, może nas zestawią. No więc właśnie, bo też go tutaj będziemy oglądać na tej gali. A jeśli chodzi o tego najbliższego rywala, no to pewnie za wiele to do tej pory nie miałeś okazji nawet się dowiedzieć. Wagowo, no też tak to wygląda. Tak, wagowo mniej więcej gdzieś tam jesteśmy podobnie, ale waga nie walczy. No, walczą umiejętności no, i gdzieś tam styl walki, więc trzeba dać z siebie wszystko. Ten występ na WOTORE, ja wiem, że to był troszkę inny, jakby, bo też inna dyscyplina, sam powiedziałeś o tym. No ale pewne warunki były podobne. Trzeba było wyjść z tymi gołymi pięćmi, jakieś tam emocje temu towarzyszyły, to wtedy było w ogóle pierwszy raz. Ty masz już to za sobą. Taki występ pomocny przed takim właśnie wydarzeniem jak Gromda? Gdzieś tam na pewno. No, gdzieś tam jakieś to już przyjęcie, gdzieś tam sama otoczka, tak? No, gdzieś tam jest już ustanowione, że to jest na gołe pięści, gdzieś to już się zjadło, ludzie tego chcą. No, ludzie chcą, pragną po prostu tego oglądać. No, dlatego mówię, no, jesteśmy gdzie jesteśmy i damy z siebie wszystko. Tak. A ci, którzy oczekują takie walki, no to wiadomo, to musi być twarde, męskie, trochę krwi, jak będzie, to też nie będzie źle. Ty lubisz takie walki na gołe pięści? Miałeś okazję już gdzieś tam się kiedyś jeszcze nawet przed WOTORE sprawdzać? Zdarzało się, że no, nie ukrywajmy, gdzieś tam się zdarzało, ale nigdzie, no bywało, no. Nie ma co ukrywać, no. Ale nie jest to nic strasznego, jeżeli gdzieś tam nikt nie widzi winy gdzieś indziej, że zgadzają się na to dwie inne osoby, no to mogą sobie wyjść i dać po mordzie, no. I tutaj się tak stanie. I tutaj się tak stanie. Każdy tego chce i sobie damy, tak? No więc właśnie, po razie. Jeśli chodzi o Twoją historię, troszkę może do niej się cofnijmy. Ty zaczynałeś właśnie od takiej dyscypliny sportu. Ja zaczynałem od taekwondo w wieku 6 lat, a później długo, długo grałem w piłkę i dopiero później gdzieś tam zacząłem ze sztukami walki. No i jestem, gdzie jestem teraz, no. Ta piłka nożna, bo rozumiem, że o piłkę nożną chodzi, to co, za bardzo dlatego właśnie nie pasowała, bo nie można sobie było dać po twarzy? Trzeba było polegać na drużynie, a tutaj polegam na sobie. Wolisz? Wolę polegać na sobie. A co takiego złego jest w drużynie, powiedz, że raczej czasami ciężko na niej polegać? Nie każdy ma taki sam charakter, jak się tego oczekuje, tak? No właśnie, ten charakter. Bardzo ważny chyba w takich tego typu rywalizacji. Chyba to przede wszystkim decyduje serce, charakter. Przede wszystkim psychika i charakter, bo nie każdy wyjdzie z większym, z silniejszym czy cokolwiek. No, tutaj trzeba mocno stawiać na psychikę. No i gdzieś tam w tym czuję się pewnie też psychicznie, więc wszystko jest w porządku. Brak kibiców, tych, którzy przyjadą tutaj i będą ci dopingować, trochę jest taki deprymujący?
Mamy teraz no, taki czas, a nie inny, no to trudno, no, ale myślę, że nie, bo tak czy inaczej, się, jak wychodzi się do walki, to i tak się, mi się wydaje, że nie widzi się tych kibiców, tylko widzi się przeciwnika. Gdzieś to nie robi jakiejś tam wielkiej różnicy, zrobić swoje i tyle. To tak na koniec jeszcze Cię zapytam, powiedziałeś o tych trudnych czasach, one jakoś wpłynęły na Twoje przygotowania? Miały jakieś znaczenie? Szczerze mówiąc nie miały żadnego znaczenia, gdyż posiadam swoją salę gdzieś tam u siebie w domu i wręcz przeciwnie, bo gdzieś tam się jeszcze otworzyły drzwi po Wotorę, gdzie mogłem sobie trenować, bo teraz trafiłem pod oko Grzegorza Szulakowskiego z KSW, więc też naprawdę progres jest zrobiony i myślę, że teraz po prostu wykazać to wszystko w ringu. To ja sobie pozwolę na taką dygresję, skoro z Grzegorzem Szulakowskim trenowałeś, to też trochę szaleństwa pewnie w tym wszystkim będzie, bo Szuli znany jest z tego, że to nie tylko same umiejętności sportowe, ale takiego trochę sportowego szaleństwa wnosi do ringu, klatki. To tak samo tutaj będzie? Na pewno, no, na pewno gdzieś tam będzie szaleństwo, więc będzie co oglądać. Będzie co oglądać. To czekamy na tę Twoją walkę. Dziękuję bardzo.